przedstawiając nową wiceprezydent Magdalenę Piasecką, prezydent Rafał Dutkiewicz podziękował dotychczasowej Annie Szarycz. Jak podkreślił, decyzja ma wyłącznie charakter polityczny i wynika z podpisanej z Nowoczesną koalicji. Anna Szarycz będzie współpracować z prezydentem jako jego doradczyni. Równocześnie chcę Państwu przedstawić znaną Państwu dobrze osobę, z którą jestem również zaprzyjaźniony, Magdę Piasecką, którą powołam na stanowisko wiceprezydenta Wrocławia. W tej chwili chcę powierzyć pani Magdzie Piaseckiej następujące kwestie. Po pierwsze, w dalszym ciągu będzie odpowiadała, ale już nadzorczo, za sprawy, którymi się do tej pory zajmuje, czyli kwestie turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki biznesowej. Po drugie, powierzę jej nadzór nad nowo tworzonym Zielonym Departamentem. Po trzecie, obejmie nadzorem politykę mieszkaniową związaną z ZZK i ze spółką Wrocławskie Mieszkania. Po czwarte, będziemy wspólnie sprawować nadzór nad Departamentem Edukacji. On będzie w zakresie obowiązków pani prezydent, ale ja obejmę go specjalną opieką. Oto co podczas prezentacji powiedziała Magdalena Piasecka. Chciałabym podziękować tak naprawdę dwóm panom, panu prezydentowi Rafałowi Dutkiewiczowi oraz panu Ryszardowi Petru i Nowoczesnej za ogromne zaufanie, jakim mnie obdarzyli. Ja chcę być dla mieszkańców, chcę wykonywać wszystkie zadania i zacznę od radnych miejskich, następnie udam się do mieszkańców, do rad osiedla i będę starała się najlepiej jak tylko potrafię robić dobro dla miasta, aby żyło nam się tutaj zdecydowanie lepiej. Zaprzysiężenie nastąpi w poniedziałek 6 lutego. Dla Echo 24 Marian Maciejewski.